Tydzień bezpieczeństwa w grupie Orlen. Pomagali zwierzakom w schronisku. Zakład produkcyjny otworzył się przed najmłodszymi. Czas na najnowsze informacje z życia grupy Orlen. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry, witam, zapraszam na nasz program informacyjny. Tydzień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w grupie Orlen już za nami. Licznie przygotowane atrakcje miały nie tylko urozmaicić codzienne życie pracowników, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na właściwe nawyki dbania o bezpieczeństwo swoje i współpracowników. Od 5 do 9 września w koncernie zorganizowano Tydzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w grupie Orlen. To już 5. edycja tego typu działań, przy czym po raz drugi akcja promocyjna trwała przez cały tydzień. W zaproponowanych działaniach uczestniczyło około 2000 pracowników Orlenu oraz kontraktorów. Największym zainteresowaniem cieszyły się strefy medyczne, gdzie pracownicy mogli zbadać poziom cukru, cholesterolu, sprawdzić skład masy ciała, a w ramach konsultacji medycznych skorzystać z porad m.in. pulmonologa, ortopedy, fizjoterapeuty czy dermatologa. Wykwalifikowani ratownicy demonstrowali z kolei zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, a zakładowa straż pożarna Orlenu przeprowadzała ćwiczenia ewakuacyjne. Swój asortyment prezentowały również firmy z branży BHP. Na przykład dzisiaj rano mieliśmy ćwiczenia PPOŚ, to znaczy było ćwiczenie, był symulowany pożar. Opuściliśmy budynek, ewakuowaliśmy się całym zespołem na zewnątrz. Potem przypadkowo przyjdziemy tutaj na śniadanie i panie nas, instruktorki, zaczęły uczyć, jak chodzi się kijkami, jak się to właśnie wykonuje. Potem ćwiczyliśmy takie mini siłownie, fajne takie ćwiczenia, które naprawdę pokazały nam, ile rzeczy można bardzo prostych zrobić za pomocą bardzo prostych ćwiczeń i tych urządzeń, które dysponuje. Zwykły kijek, zwykły jakiś tam kijek z gumkami, a powoduje to naprawdę fajne, przyjemne i ruch, jak i przyjemną atmosferę. Działania w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w grupie Orlen realizowane były także na terenie zakładu PTA oraz budowy elektrociepłowni we Włocławku, w budynkach administracyjnych w Płocku i Warszawie oraz na terminalach paliw w całej Polsce i wybranych stacjach paliw Orlenu. 50 uczniów ze szkół podstawowych w Maszewie Dużym, Wyszynie i Starej Białej zostało zaproszonych do zwiedzenia zakładu produkcyjnego i wspólnej zabawy na poligonie Zakładowej Straży Pożarnej. Zostaliśmy zaproszeni na obchody bezpieczeństwa organizowane przez PKN Orlen SA, na którym można, a właściwie to można spędzić bardzo aktywnie czas. Można się powspinać tutaj po drabinie strażackiej, ugasić własny pożar, a nawet wejść do zadymionego namiotu i po prostu przeszukać go, tak by znaleźć informacje dotyczące ewakuacji. Atrakcjami były także dwa konkursy z zakresu BHP, rysunkowy dla dzieci pracowników oraz z wiedzy merytorycznej dla dorosłych. O wynikach konkursów i nagrodzonych osobach powiemy w kolejnym programie Studia Grupy Orlen. Wolontariat grantowy Orlen to duża szansa na pomaganie potrzebującym w ramach małej lokalnej społeczności. Grupa pracowników Orlenu z Warszawy zaopiekowała się podopiecznymi schroniska w Falenicy. Fundacja Azylu pod Psim Aniołem opiekuje się zwierzętami od 14 lat. Zapewnia im bezpieczeństwo, leczenie i przygotowanie do adopcji. Jest także jedynym pozamiejskim schroniskiem dla psów w Warszawie. Jesteśmy w schronisku w Falenicy, w którym jest około 60 psów. Cała fundacja ma tych psów i kotów dużo więcej. Dzisiaj remontujemy budy dla psów, malujemy je, wymieniamy papę na dachach, a także wyprowadzamy psy, podajemy im środki weterynaryjne. Dla mnie to jest na przykład pierwsza wizyta w schronisku, także zupełnie zderzenie z inną rzeczywistością, z inną pracą ludzi. To, co mnie zaskoczyło mega pozytywnie, to wyprowadzenie. Zadając psy, za każdym razem dostałam instrukcję, co to jest za zwierzę, że to jest niewidome, że to jest głuche, że to ma problem z łapkami, że to lubi iść na spacer w tą stronę, to w tamtą. Także mega zaangażowanie wolontariuszy tutaj, ludzi pracujących w schronisku, którzy naprawdę są z tymi zwierzętami zżyci. Do azylu trafiają zwierzęta skrzywdzone przez los. Psy z wypadków, porzucone lub źle traktowane przez właścicieli. W tym miejscu na nowo uczą się zaufania do ludzi.
Bardzo ważne jest też wyprowadzanie zwierząt na spacery, żeby zwierzęta poznawały też nowe osoby, żeby ciągle mogły uczyć się kontaktu z człowiekiem, wiedziały, co to jest dotyk człowieka, bo często zwierzęta, które w ogóle nie zaznały nigdy w życiu kontaktu z człowiekiem, boją się dotyku, głosu, gwałtownych ruchów, gestów i każde wyprowadzenie przez nowych wolontariuszy zwierząt jest jakby ułatwieniem dla nich znalezieniu nowego domu. Dzięki pomocy i sercu wolontariuszy podopieczni fundacji mają szansę na godne życie i same udowadniają, że są najlepszymi towarzyszami dla swoich opiekunów. W tym wydaniu Studia Grupy Orlen czas na informacje w skrócie. Stację paliw Orlenu znajdującą się w miejscu obsługi podróżnych w Baranowie możemy odwiedzić nie tylko osobiście podróżując autostradą A2 pomiędzy Warszawą i Łodzią, ale także zwiedzić wirtualnie korzystając z map Google. Wirtualna wycieczka daje nam możliwość obejrzenia na komputerze czy tablecie każdego miejsca, jakie chcemy zobaczyć. Inaczej mówiąc, wirtualny spacer pozwala nam zajrzeć w każdy kąt. Jest to bardziej obiektywna forma prezentacji placówki czy obiektu w porównaniu z tradycyjnymi zdjęciami. Akcją charytatywną na rzecz Maji Antończyk, młodej, samotnej pielęgniarki chorej na nowotwór, zorganizowaną w Płockiej Galerii Handlowej, wspomógł PKN Orlen, który przekazał na licytację koszulkę podpisaną przez złotych medalistów Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn z 2014 roku, Michała Winiarskiego, Mariusza Wlazło, Fabiana Drzyzgę, Michała Kubiaka i pozostałych zawodników. Mamy nadzieję, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży koszulki pomogą w leczeniu i powrocie do zdrowia, czego życzymy pani Maji Antończyk. Fundacja Orlen Dar Serca przekazała miastu Płock środki finansowe na poprawę oznakowania przejść dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych. 10 przejść dla pieszych, obok których znajdują się szkoły podstawowe, zostało wytypowanych w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. 12 września odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w PKN Orlen, na którym wręczono kwartalne nagrody indywidualne oraz wyróżnienia laureatom konkursu Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa pracy za najlepsze rozwiązania ograniczające lub eliminujące zagrożenia bezpieczeństwa pracy zgłoszone w drugim kwartale tego roku w ramach programu Zachęt BHP. Kiedy przed małymi ciekawskimi otwierają się bramy zakładu produkcyjnego w Płocku, to nigdy nie brakuje chętnych, żeby zobaczyć, co dzieje się w środku. W jedną z wrześniowych sobót tak się właśnie stało i dzieciaki mogły zobaczyć, jak wygląda wnętrze kompleksu produkcyjnego. Zakład produkcyjny Orlenu w Płocku to unikatowe miejsce na mapie Polski. Nic więc dziwnego, że kolejna w tym roku edycja otwartych drzwi koncernu licznie zgromadziła rodziny naszych pracowników. Objazdowa wycieczka to dobra okazja, by pokazać bliskim, jak wygląda przemysłowe serce naszej firmy. Dzieci zazwyczaj patrzą na Orlen przez stacje benzynowe, natomiast no teraz mogą zobaczyć, jak to wygląda od środka, no i zobaczyć, gdzie pracujemy i co rodzice przez te 8 godzin czy 10 robią. Dla mnie to jest wspaniałe wydarzenie. Czekałam na nie rok, bo w zeszłym roku nie udało mi się zapisać. Już zabrakło autobusów, także w tym roku bardzo chętnie skorzystaliśmy. No jest to niesamowite, bo nie da się tego opowiedzieć, wracając po pracy do domu, tego jak to wygląda, co tutaj się dzieje. Jest to doskonały moment, żeby to właśnie dzisiaj pokazać. Oglądaliśmy zakład, 60 instalacji, które są za płotem. Da się nimi okrążyć dwa razy całą ziemię. A, tyle jest rur, tak? 80 tysięcy kilometrów rur, czyli da się dwa razy ziemię okrążyć. Świetnie, dokładnie to widzieliśmy dzisiaj. Także niesamowite wrażenie. Zakładowa Straż Pożarna przygotowała na terenie poligonu wiele atrakcji. Dodatkowo najmłodsi mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Najbardziej mi się podobała drabinka, na której się wspinałem. Drugą rzeczą, która też mi się bardzo spodobała, były wozy strażackie. Nauczyłem się wiele takich rzeczy, jak na przykład włączać syreny. Było wiele tu ciekawych atrakcji, gasiłem pożar, oglądałem sokoła. Zwiedzanie zakładu produkcyjnego Orlenu w Płocku było nie tylko atrakcyjną wycieczką, ale także okazją do zdobycia konkretnej wiedzy. Kolejne otwarte drzwi koncernu już w przyszłym roku. Zapraszamy!
Werwa Street Racing to impreza, która co roku wzbudza duże zainteresowanie fanów motoryzacji. Moc atrakcji, niebanalne samochody od legendarnych po współczesne potwory. To wszystko można było zobaczyć na błoniach Stadionu Narodowego. Moi drodzy, cieszymy się, że jesteście z nami. Pogoda fantastycznie dopisuje i tak ma być do wieczora. Werwa Street Racing to oczywiście największe i najważniejsze wydarzenie motoryzacyjne w naszym kraju. Witamy serdecznie, zróbcie hałas! Fajne samochody są. Coś innego niż na co dzień na ulicy. Bardzo dużo ludzi przyjechało. Przyjadę tutaj zaraz. Tym tematem kończymy studio grupy Orlen. Kolejne spotkanie w naszym programie informacyjnym za tydzień. Do zobaczenia. Dzisiejszym gościem studia grupy Orlen jest Monika Podkowińska z obszaru zarządzania strategii i projektami. Witam Cię, Moniko. Dzień dobry. Dzień dobry. Z jakimi trudnościami najczęściej pracownicy Orlen się spotykają, realizując projekty? W zależności od rodzaju projektu, od tego, w jakiej roli występujemy w projekcie, możemy spotkać się z różnymi trudnościami i wyzwaniami. Szczególną rolę ma właśnie kierownik projektu, którym jest osoba w Orlenie niezależnie od zajmowanego stanowiska. Stąd z perspektywy takiego kierownika projektu może częstą trudnością jest zarządzanie zespołem. Kolejnym wyzwaniem dla zespołów projektowych może okazać się precyzyjne zaplanowanie projektów, czy też identyfikacja ryzyk i zarządzanie nimi w taki sposób, aby projekt zakończył się zgodnie z zakładanym budżetem, harmonogramem, zakresem. Chciałem zapytać, czy są takie ryzyka, które dyskwalifikują projekt na dzień dobry, na początek? Zidentyfikowane ryzyka mogą wpłynąć na decyzję o wstrzymaniu bądź o odrzuceniu projektu, szczególnie jeżeli negatywnie wpływają na cele projektu. Z mojej perspektywy ważne jest, aby cały zespół projektowy monitorował te zidentyfikowane ryzyka oraz aby analizował sytuację w projekcie pod kątem pojawienia się nowych ryzyk i aktywnie nimi zarządzał. Ryzyka w projekcie oceniamy jakościowo, w sposób ekspercki i oceny dokonuje zespół projektowy. A powiedziałeś przed chwilą jeszcze taka rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, że w trakcie projektu może się okazać, że pojawiły się nowe ryzyka. To rozumiem, że projekt jest rzeczą, która żyje, prawda? Nie jesteśmy w stanie chyba wszystkiego przewidzieć do końca. I co wtedy? Zdecydowanie nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Stąd ważne jest, aby przez cały czas trwania projektu zespół projektowy analizował te ryzyka i odpowiednio nimi zarządzał. Natomiast gdybyśmy mieli wymienić takie podstawowe części czy segmenty, które decydują o tym, jak robimy projekt, że on się uda lub nam się nie powiedzie. Jednym z najważniejszych jest wsparcie wyższego kierownictwa w realizacji projektu. W Orlenie chodzi o wsparcie sponsora, właściciela biznesowego. Bez takiego ambasadora
na najwyższym poziomie struktury organizacyjnej, osobie, której zależy na naszym projekcie, trudno jest zrealizować projekt z sukcesem. Wy jako obszar strategii i zarządzania projektami organizujecie różnego rodzaju szkolenia. Czy to jest zmarnowany czas, czy warto na takie szkolenie pójść? A jeśli tak, to dlaczego? Zdecydowanie warto uczestniczyć w szkoleniach oraz innych inicjatywach zarządzania projektami, jakie oferuje Orlen, na przykład w wykładach inspiracyjnych, spotkaniach dla kierowników projektów. Mam tutaj na myśli Project Management Day. Z jednej strony poszerzamy horyzonty, zdobywamy nowe kompetencje, a z drugiej strony jest to doskonała okazja, aby wymienić wiedzę, doświadczenie pomiędzy osobami, które są zaangażowane w realizację projektów. To z jakich szkoleń możemy korzystać jako pracownicy Orlenu? Wszyscy pracownicy grupy kapitałowej Orlen mogą uczestniczyć w szkoleniach na temat standardów zarządzania projektami oraz systemem CA Clarity, który jest głównym narzędziem wspierającym zarządzanie projektami w PKN Orlen. Wybrani pracownicy PKN Orlen mogą uczestniczyć w rocznym programie zarządzania projektami, który kończy się certyfikatem potwierdzającym znajomość międzynarodowych standardów zarządzania projektami. Dodatkowo sponsorzy, właściciele biznesowi również mogą skorzystać ze szkolenia, które przygotowuje ich do roli nadzorujących projekty. Czyli wiedza, oprócz tego doświadczenie gwarantują nam, że prowadząc projekt skończy się sukcesem. Zdecydowanie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.